Dzień dobry, kochani. 7:00, a my rozpoczynamy live z książką w lesie. Jak widzicie, jestem w tym samym miejscu co ostatnio, czyli poniedziałek, przedwczoraj, ponieważ to miejsce bardzo, bardzo Wam się spodobało i nasi towarzysze, a ostatnio padał tutaj deszcz i też nie byłam w stanie Wam wszystkiego pokazać, jak tutaj jest pięknie. Tak, i tak klimatycznie. O, widzę, że już się zbieracie. Dajcie proszę znać, czy mnie dzisiaj słychać lepiej niż ostatnio. Bo coś mam problem chyba ze słuchawkami. Nie słychać. Witajcie, kochani. Ja spróbuję jeszcze raz podłączyć słuchawki. Dajcie znać, czy teraz słychać lepiej. Cieszę się, że coraz więcej osób już pamięta o tym, że mamy rano właśnie takie spotkania. Okej. Czyli nadal nie słychać, tak? Nie słychać, dobra. Dobrze. Czyli po prostu mamy taką samą sytuację jak ostatnio. Ale to jest po prostu taka kwestia trochę niezależna ode mnie, więc ja teraz sobie po prostu zrobię inaczej. Będziemy. O, tak, bliżej. Dobra. Czy teraz. Okej. Czy teraz tak już jest dobrze? Jest troszkę lepiej. Dobra. Ja się postaram tutaj mówić jak najgłośniej. O, będziemy mieli taki tutaj kąt. Barany widać, więc jest fajnie, trochę gór widać. Dobrze. Jeszcze jakbym tylko usłyszała od Was, że to. O, dobrze, są już jakieś lejki, więc jest to trochę słyszalne, lepiej może niż ostatnio. Mam nadzieję, bo szkoda mi było tego ostatniego live'a, że właśnie tak wyszedł pod względem dźwięku niezbyt dobrze. Kochani, dzisiaj spotkanie z wyjątkową postacią, o której być może dowiemy się trochę więcej. Niektórzy napisali, że w łóżku i patrzymy sobie. No to super. Taki poranek, no z perspektywy łóżka patrzeć na barany to jest coś. Kochani, tak jak Wam zapowiadałam, dzisiaj o postaci wyjątkowej poznamy sobie fragment, takie wybiórcze elementy z biografii tej osoby, ale także przeczytamy sobie jedno z dzieł. Wiecznie głodny wiedzy, łatwo się rozpraszający, próżny, a przy tym wegetarianin. Tak jest opisany na okładce genialnej biografii Leonardo da Vinci. Pokażę Wam tę książkę. Książka, jak widać, opasła. Ona ma, kochani, aż. Miałam sobie zerknąć na to jeszcze przed i wypadło mi to z głowy. No, ponad 700 stron. Ponad 700 stron. Jest naprawdę niezwykła. Taki literacki portret Leonarda da Vinci. Dzisiaj tylko próbka. Jeżeli będziecie chętni, aby bliżej się przyjrzeć tej postaci razem ze mną, to proszę dajcie znać mi po live, czy Was ten temat interesuje, bo tutaj naprawdę można wiele rzeczy, takich perełek wyciągnąć nawet do takiej swojej praktyki szkolnej, edukacyjnej. Myślę, że uczniów też zainteresowałoby poznawanie Da Vinci od tej perspektywy, ale to jest taka moja opinia, więc czekam tutaj na Wasze głosy. Ale najpierw ja chciałabym Was zapytać o pewną rzecz, mianowicie jak określilibyście Leonarda da Vinci w dwóch, trzech słowach? Wiem, że nie jest to dobrze skonstruowana prośba czy pytanie. Niedobrze jest tak określać kogoś w dwóch, trzech słowach, bo to jest praktycznie niemożliwe, ale myślę, że czujecie, o co mi chodzi tutaj. Z jakimi dziedzinami przede wszystkim jego kojarzycie?
Dajcie znać, proszę. Cieszę się, że coraz więcej osób tutaj z nami jest. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że zaraz Wam powiem, w jakich, kim we własnych oczach był dla siebie Da Vinci. I kiedy to przeczytałam, to po prostu byłam bardzo zdziwiona, że kwestię, którą dla mnie była kluczowa, traktował po prostu tak przy okazji. Ja wiem, że tutaj mamy trochę opóźnienie, więc jeszcze chwileczkę poczekam na Wasze odpowiedzi, bo nie chciałabym wcześniej zdradzać. Da Vinci. Tak w dwóch, trzech słowach z jaką dziedziną przede wszystkim się Wam kojarzę. Okej. Na razie chyba tutaj nic się nie dzieje, więc żeby też Wam nie zabierać poranka na takie czekanie, powiem Wam, że w swoich oczach był w takim samym stopniu, wyobraźcie sobie, malarzem, inżynierem, naukowcem i pisarzem. Dosłownie w takim samym stopniu, a nawet napisał w jednym z podań o pracę, że malować także potrafi. I to jest po prostu niesamowite dla mnie, że ta perspektywa jest trochę inna niż przynajmniej ta moja. Nie wiem jak wasza, bo tutaj póki co na razie jeszcze się nie podzieliliście tym. Autorem książki, biografii, którą tutaj dzisiaj chciałabym wam zaprezentować, jest Walter Isaacson. Były szef CNN, redaktor naczelny magazynu Time. Skonstruował tę biografię w taki naprawdę ciekawy sposób. Z trochę innej perspektywy myślę, że niż teksty, które być może do tej pory mieliście okazję czytać o Da Vinci. I tutaj kilka słów najpierw Wam zaprezentuję ze wstępu, w którym właśnie Isaac napisał, dlaczego w ogóle pokusił się o takie dzieło. Postanowiłem napisać tę książkę, ponieważ przykład Leonarda da Vinci lepiej niż jakikolwiek inny pokazuje nam, że kluczem do innowacji, wyobraźni i geniuszu jest umiejętność łączenia różnych dyscyplin: nauki i sztuki, humanistyki i techniki. I te dwie takie kompilacje dwóch perspektyw, dwa razy po dwa, one się przewijają tutaj przez tę książkę praktycznie cały czas. Praktycznie cały czas, oczywiście w różnych konfiguracjach, w różnych momentach życia każda dyscyplina była trochę ważniejsza, inna mniej ważna dla Da Vinci, ale wciąż on we wszystkich był zanurzony. Dosłownie. Jest on tutaj przyrównany także do Benjamina Franklina i do jakby jego sposobu na życie, na postrzeganie rzeczywistości, na naukę, na skrupulatność tego, w jaki sposób on siebie rozwijał. Po prostu każdego dnia. To tutaj zasługuje dla mnie na takie, naprawdę na taką uwagę ogromną. Jak wiecie, mnie bardzo interesuje taka praca nad nawykami i takie codzienne dłubanie w tym, żeby być coraz lepszym. I tutaj no, Da Vinci mi. A skoro już jest przyrównany do Franklina, no to już myślę, że czujemy to, jak to jest mocne. I teraz, kochani, wiecie co, powiem wam, że kiedy jak grzyby po deszczu rodziły się takie różne szkoły, przede wszystkim językowe o nazwie Da Vinci. Ja do tego podchodziłam zawsze tak dosyć sceptycznie. I kiedy no jakby kolejne takie ośrodki edukacyjne przyjmowało jakby jego naz w nazwie jego nazwisko, to taki mój wewnętrzny sceptyk oceniał to jako taki chwyt po prostu marketingowy. I tak sobie myślałam, jejku, no po prostu robią z tych biednych ludzi no takich trochę naiwnych, że każde dziecko, które
pojawi się w tej szkole, może być jak Da Vinci, no bo takie hasła reklamowe po prostu również funkcjonowały. Natomiast powiem Wam, że kiedy. Cześć Kasiu, tylko się dało znać, że barany. Tak, postanowiłam, że dzisiaj jednak jeszcze raz w tym samym miejscu, ponieważ bardzo się Wam spodobało, mi zresztą też wygodnie mi tutaj też, bo mogę sobie na ławce położyć książki, a dzisiaj jest spotkanie z dwiema książkami, dlatego też po raz drugi tutaj. I tak sobie właśnie przy lekturze tej książki pomyślałam, że jednak ten sceptyk chyba niepotrzebnie mi się włączał, ponieważ posłuchajcie, w jaki sposób ten geniusz Da Vinci, Leonardo Da Vinci powstał. Ja niewiele wiedziałam wcześniej przed lekturą tej biografii na jego temat, to się no, przyznaję. Miałam tylko takie po prostu obiegowe opinie, jakieś informacje, takie wiecie, szkolne. Niewiele wiedziałam na jego temat. Natomiast po prostu już na samym początku, we wstępie, który jest zatytułowany Potrafię także malować, tak jak Wam powiedziałam, to jest zdanie samego Leonarda, kiedy starał się o pracę, że napisał taką informację. Na temat jego geniuszu Isaacson napisał tak. Tymczasem geniusz naszego bohatera był na wskroś ludzki, nabyty dzięki woli i ambicji. Nie odebrał też niemal żadnego formalnego wykształcenia, ledwo radził sobie z czytaniem po łacinie i pisemnym dzieleniem. No to raz czy jest wiadome, że Leonardo nie jest tutaj po jakimś super formalnej edukacji, to wiedzieliśmy. Natomiast teraz tutaj się zaczyna najciekawsza rzecz. Jego geniusz był innego rodzaju, takiego, jaki jesteśmy w stanie pojąć i jaki może być dla nas wzorem do naśladowania. Opierał się na cechach i umiejętnościach, które każdy z nas może w sobie rozwijać, to znaczy na ciekawości świata oraz uważnej obserwacji. Leonardo posiadał też niezwykle żywą, nieskrępowaną wyobraźnię, niejednokrotnie prowadzącą go na granicę świata fantazji. To kolejna cecha, którą warto zarówno pielęgnować w nas samych, jak i rozbudzać w naszych dzieciach. Wyobraźnia odgrywała ogromną rolę we wszystkim, czym Da Vinci się zajmował. W przygotowaniach przez niego przedstawieniach teatralnych, w planach zmieniania biegu rzek, w projektach miast idealnych i maszynach latających. Krótko mówiąc, przenikała niemal każdy aspekt jego aktywności na polu sztuki oraz inżynierii. Dobrym przykładem jest list do księcia Mediolanu, napisany w czasie, gdy wynalazki Leonarda z zakresu inżynierii wojskowej istniały głównie w jego głowie. W początkowym okresie rola Leonarda na mediolańskim dworze polegała zresztą nie na konstruowaniu nowych broni, tylko na tworzeniu opraw, widowisk i spektakli. Nawet w szczytowym momencie kariery większość jego wizjonerskich projektów machin wojskowych i latających nie znajdowała praktycznego zastosowania. Ale on się kompletnie tym nie przejmował, traktował to wszystko jako taki trening. Kto mnie obserwuje, ten wie, że bardzo często już posługiwałam się tym określeniem, że życie jest testem i treningiem. I myślę, że tutaj no, zgodzicie się ze mną, że codziennie jesteśmy trenowani w różnych umiejętnościach, ale też testowani. I Da Vinci miał w sobie niesamowitą pokorę tego, żeby chociaż no, w naszych oczach on jest niesamowitym geniuszem, on tego aż tak nie postrzegał. Codziennie badał rzeczywistość pod taką lupą, że kiedy ja o tym czytałam, to po prostu sobie pomyślałam, ludzie, po prostu no, nie chciałoby mi się, po prostu zwyczajnie by mi się nie chciało. Dlatego też pewnie geniuszem nie jestem. I tutaj ta codzienna praca nad sobą, takie codzienne na nowo poznawanie rzeczy niby oczywistych, obserwacja natury, dosłownie pod lupą, naprawdę zasługuje na szacunek. I tutaj o tej pokorze na sam koniec też Wam przeczytam tekst samego Leonarda. Myślę, że będzie dla Was takim ważnym spotkaniem z nim samym. Czyli ten geniusz jest kopiowalny. I to jest
bardzo budujące, aby właśnie też taką informację przekazywać kolejnym pokoleniom. I faktycznie nie jest to chwyt marketingowy. Ja tutaj zwracam honor tym osobom, które no właśnie taką miały ideę, aby budować jakieś swoje takie ośrodki edukacyjne na właśnie takiej pracy codziennej, jaką Da Vinci wykonywał. I teraz, kochani, niesamowita rzecz. Po prostu książka ta powstała nie z perspektywy badania dzieł Leonarda da Vinci, nie z perspektywy takiej, że Isaacson pozbierał po prostu różne biografie Leonarda i po prostu zrobił taką kompilację, żeby było po prostu, żeby była całość, taki pełny obraz tego wszystkiego, co do tej pory na temat Da Vinci poznano, tylko punktem wyjścia były same notatki, jakie Da Vinci zostawił po sobie. I to jest po prostu dla mnie bomba. Punktem wyjścia podczas pracy nad tą książką nie były dla mnie wspaniałe dzieła sztuki Leonarda, tylko notatki, jakie po sobie zostawił. Moim zdaniem nie ma lepszego sposobu, by zyskać wgląd w umysł tego wyjątkowego człowieka, niż sięgnąć po jego notatki. Ponad 7200 stron wypełnionych zapiskami, szkicami, a niekiedy zwyczajnymi bazgrołami. Fakt, że zachowały się one do dzisiaj, stanowi kolejny dowód na to, jak znakomitym nośnikiem informacji jest papier. A po prostu, jak czytałam to zdanie, to we mnie wszystko z radości szalało, bo po prostu uwielbiam tę formę notowania i jak dla mnie nie ma lepszej, nic jej nie zastąpi, żaden tablet, żadna chmura, nic innego. Wciąż możemy przeczytać to, co zapisano na nim 5 wieków temu. Szanse, że za kolejnych 500 lat to samo będzie można powiedzieć o dzisiejszych tweetach, są raczej niewielkie. Na szczęście dla nas Leonardo nie mógł sobie pozwolić na marnowanie papieru i wykorzystał każdy centymetr kwadratowy na rysunki oraz wykonywanie pismem lustrzanym zapiski, które mogą się wydawać przypadkowe i chaotyczne, ale dają pewne wyobrażenie o łańcuchu skojarzeń tego twórczego umysłu. Matematyczne obliczenia sąsiadują ze szkicami przedstawiającymi młodego Szelma, przyjaciela Leonarda, z rysunkami ptaków, latających machin, rekwizytów teatralnych, wodnych wirów, zastawek serca, groteskowych ludzkich głów, aniołów, modeli syfonów, łodyżek roślin, przepiłkowanych czaszek, ze wskazówkami dla malarzy, z notatkami na temat optyki i budowy oka, z opisami broni, bajkami i zagadkami, a także studiami do obrazów. Wachlarz jego zainteresowań niesamowity. I to, co po sobie zostawił, tutaj są w książce także zdjęcia, nawet niektórych zachowanych notatek. Są piękne zdjęcia jego dzieł, oczywiście. Nawet w kolorze są tutaj niektóre. Są także zdjęcia miejsc, które odwiedzał, które były dla niego inspiracją. Ale te notatki są najbardziej niesamowite. Tak jak są rysunki dzieci brane pod lupę i jest cała, można zbudować całą analizę taką psychologiczną i wiele się dowiedzieć z nich. Tak samo tutaj na temat tego artysty, no można wiele zobaczyć. W notatnikach można natknąć się na rozmaite perełki. Do moich ulubionych należą listy spraw do załatwienia. Po prostu takie, wiecie, zaglądanie do kogoś przez dziurkę od klucza. Jedna z nich, sporządzona podczas pobytu w Mediolanie w latach 90. XV wieku, stanowi spis rzeczy, których Da Vinci pragnął się nauczyć. I teraz uwaga, kochani, słuchajcie. Dokonać pomiarów Mediolanu wraz z przedmieściami. Brzmi pierwsza pozycja na liście. Przyświecał temu praktyczny cel, który zdradza jeden z kolejnych wpisów: narysować Mediolan. Inne punkty pokazują, że Leonardo nieustannie szukał okazji do kontaktu z ludźmi, od których mógłby się czegoś nauczyć. Spytać mistrza arytmetyki, jak wykonać kwadraturę trójkąta.
wypytać bombardiera Ganinina o mury wieży w Ferrarze. Spytać Benedetta Protinariego, jak flamandowie radzą sobie z poruszaniem się po lodzie. Znaleźć mistrza hydrauliki i poprosić go o wyjaśnienie, jak naprawić śluzę, kanał i młyn pływający. Upomnieć się o wyniki pomiarów słońca obiecane przez Francuza maestra Giovanniego Frances. Głód wiedzy Leonarda był nienasycony. Takie listy rzeczy, które chciał się nauczyć i które zamierzał zrobić, sporządzał przez cały czas, rok po roku. Rok po roku. Nigdy nie doszedł do takiego momentu, w którym pomyślał o sobie, że jest już takim mistrzem, że tak wiele dziedzin z życia zgłębił, że po prostu osiadł na laurach. No, taki prawdziwy człowiek renesansu, ale mający niesamowitą pokorę. Dla mnie naprawdę to jest no, coś, czego należałoby się uczyć od Da Vinci, to właśnie takiej pokory do codzienności i do tego, że bardzo daleka droga jest przed nami, żeby się tylu rzeczy dowiedzieć. Dalej, kochani. Kolejna notatka. Przeprowadzić obserwację nogi gęsi. Wy możecie prowadzić teraz równocześnie obserwację stada baranów ze mną. Gdyby była ona zawsze rozłożona albo zawsze złożona, ta gęś, ta noga gęsi, stworzenie nie byłoby w stanie się poruszać. Dlaczego ryba w wodzie porusza się sprawniej niż ptak w powietrzu, podczas gdy powinno być odwrotnie, ponieważ woda jest cięższa i gęstsza od powietrza? Niesamowite pytania, prawda? Kolejny przykład notatki. Opisz język dzięcioła. Tutaj, słuchajcie, wiecie, tak sobie pomyślałam, że mnóstwo tutaj zapisków Leonarda można potraktować jako wyzwania, które możemy rzucić naszym uczniom. Opisz język dzięcioła albo jakiś inny język innego zwierzęcia, ptaka. To jest po prostu no, rzecz no, bardzo kreatywna, bardzo. Nadmuchaj, i teraz słuchajcie, to jest po prostu coś szokującego dla mnie. Nadmuchaj płuca świni i zaobserwuj, czy zwiększają swoją objętość wszerz i wzdłuż, czy jedynie wszerz. Dajcie znać, która z tych notatek u Was największy uśmiech na twarzy wywołała. Ja tutaj poczekam na komentarze, które się troszkę pojawiają. Kasia. Kasia zaszalała, napisała, że to mój plan dnia. No nie, nie, nie. A ja teraz przeczytam Wam tutaj taki, czekając na Wasze tutaj komentarze, fragment taki od właśnie autora biografii, który też tak konfrontował swoją postawę do postawy Da Vinci. I napisał, czego on się tutaj nauczył. Nie upodobniłem się przez to do Leonarda. Nie nabrałem jego przenikliwości. Nie rozwinąłem też w sobie ani krzty jego talentu. Nie byłem i nadal nie jestem w stanie stworzyć projektu szybowca, wymyślić nowej metody rysowania map, ani namalować Monalizy. Potrzebowałem sporo samozaparcia, aby wykrzesać z siebie zainteresowanie językiem dzięcioła. Ale nauczyłem się od artysty, że wyrobienie w sobie ciekawości świata i gotowości do zachwycania się zjawiskami i fenomenami, z jakimi mamy codziennie do czynienia, może wzbogacić każdą naszą chwilę. Czyli po prostu zachwyt nad codziennością, tą naszą ukochaną codziennością, od której zaczęliśmy nasze live'y z książką w lesie. Zachwyt, o której opowiadała Brachczajna. Odsyłam Was do tego nagrania, które jest na YouTubie. Nie wiem, czy dzisiejszy na YouTubie się pojawi, bo ostatni po prostu no, był taki kiepski dźwięk, że stwierdziliśmy z Marzą, że jednak chyba bez sensu, bo to jest tylko mordownia dla osób. Zobaczymy, jak dzisiaj, mam nadzieję, że trochę lepiej. O, tutaj Anita napisała, że noga gęsi ją zainteresowała. Super, jest to faktycznie ciekawe. Ale wiecie co, tutaj mi się teraz przypomniał taki pomysł, jaki ja też funduję moim uczniom i też na jednym ze szkoleń o nim opowiedziałam, mianowicie o założeniu słoika niewdzięczności, już wiem, że Wam się to po prostu odbija czkawką, ale słoika zdziwień, albo po prostu zestawu 100 zdziwień, stworzenia z uczniami takiej listy.
To znaczy, każdy uczeń po prostu formułuje coś, co jego dziwi w codzienności. Na przykład powiem wam, że mnie dziwi to od dzieciństwa, ale przyznam, że nie mam w sobie takiego samozaparcia jak Da Vinci i nigdy tego nie zbadałam do tej pory, pomimo że mówiłam o tym zdziwieniu już wiele razy. Mnie dziwi to, że po prostu po deszczu ślimaki wyłażą wszystkie na zewnątrz i sobie gdzieś idą. I ja się zastanawiam po prostu za każdym razem, dokąd idą. I to jest po prostu dla mnie niesamowite zjawisko. Na przykład właśnie wczoraj był taki deszcz, taki dzień, że u nas też padało na przemian. No i kiedy weszłyśmy sobie z Oliwką tutaj właśnie na bieganie, to znaczy ja biegłam za Oliwią, to po prostu oczywiście te ślimaczory wyłaziły też na potęgę. No i to po prostu zdziwienie mi towarzyszy, ale tak jak powiedziałam, nigdy tego nie sprawdzałam. I z moimi obecnymi uczniami na Fit Polskim robimy sobie zawsze właśnie takie na początku lekcje, takie różne rozgrzewki, nie? Jakieś tam zagadki lateralne, jakieś tam czasami żonglowanie, znaczy żonglowanie to za każdym razem, ale tak przy żonglowaniu coś jeszcze i właśnie te zdziwienia. I później tak po prostu każdy podaje swoje zdziwienie i typuje kolejną osobę na tym naszym Zoomie. I tak sobie właśnie zaczynamy zajęcia i powiem wam, że to jest fajne doświadczenie. Fajne doświadczenie i naprawdę niektóre tutaj propozycje od uczniów pokazywały na to, że każdy z nas ma takie momenty, w których się po prostu zastanawia nad tą codziennością, a chyba im młodsza osoba, tym bardziej, a później z wiekiem nam to gdzieś ginie. A warto to zatrzymywać. Mam taki pomysł, ciekawa jestem, czy skorzystacie z niego, żeby właśnie takie zdziwienia sobie tutaj z dzieciakami fundować. Natomiast ja teraz chciałabym wam jeszcze przeczytać tutaj kilka fragmentów. O ile was interesują właśnie notatki Da Vinci, dla mnie to jest sprawa taka, wiecie, bardzo ciekawa. Natomiast nie wiem, czy was to też interesuje. Tak. Wiem dobrze, że ponieważ nie odebrałam formalnego wykształcenia, tutaj Da Vinci, niektórym zarozumialcom może się zdawać, iż mają prawo uważać mnie za ignoranta, głupcę. Akademiccy uczeni przechadzają się napuszeni i nadęci, przyozdobieni owocami nie własnej, lecz cudzej pracy. Będą twierdzić, że skoro nie zaczerpnąłem mojej wiedzy z książek, to nie jestem w stanie powiedzieć nic sensownego na obrany przeze mnie temat. Tacy jak oni nie pojmują, że wiedza o rzeczach, którymi się zajmuję, musi być oparta na doświadczeniu, a nie na tym, co ktoś inny na ten temat napisał. Metoda Leonarda opiera się na eksperymencie, ciekawości świata i zdolności do zachwycania się różnymi zjawiskami, choć inni poświęcali im większej uwagi, gdy już wyrośli z wieku dziecięcego. No bo któż z dorosłych zastanawia się nad tym, jak opisać język dzięcioła? No to przyznacie, że jest to po prostu zjawisko wyjątkowe. Tutaj jeszcze mam takie dwa ostatnie fragmenty. Tak. Myślę, że tutaj was zaskoczę. W jednej z notatek sporządzonych z myślą o przygotowanym traktacie malarskim Da Vinci insynuował tak: jeżeli chcesz przedstawić wymyślone przez siebie zwierzę w taki sposób, by wydawało się dziełem natury, weź głowę mastifa lub ogra i dodaj do niej oczy kota, uszy jeżozwierza, nos harta, brwi lwa, skronie starego koguta i szyję żółwia. Po prostu sztuka kompilacji opanowana do poziomu mistrzowskiego. A teraz też bardzo ciekawy fragment, który pokazuje, w jaki sposób Da Vinci malował. Żeby obraz był jak najbardziej realistyczny, a miał stworzyć monstrum podobne do smoka, zgromadził fragmenty ciała jaszczurek, świerszczy, węży, motyli, koników polnych i nietoperzy. Pracował nad dziełem tak długo, że smród rozkładających się zwierząt stał się trudny do zniesienia.
Ale Leonardo tak bardzo kochał sztukę, że nie zwracał na to uwagi. A więc sztuka takiego łączenia, kompilacji nie tylko zjawisk, ale też różnych na przykład elementów przyrody towarzyszyła mu przez cały czas. Przez cały czas. I to myślę, że jest takie warte zapamiętania, ten zachwyt nad codziennością, te zdziwienia. I właśnie tworzenie notatek takich odręcznych, notowania wszystkiego, planów, tego, czego się nauczył, tego, co stworzył na skrawkach papierów. Czasami są to strony, na których po prostu tak, na jednym fragmencie było coś literackiego. Gdzieś tutaj po prawej stronie jakaś perspektywa oka, tutaj jakieś notatki na temat tego, w jaki sposób malować, w jaki sposób pisać, bo on był też leworęczny, to też jest ważna informacja. I niektóre, większość notatek jego należy po prostu czytać z lustrem. I w taki sposób pracował właśnie autor tej biografii. Tutaj Kasia napisała, że. Tak, że ciekawe podsumowanie, doświadczenie jako metoda poznawania i uczenia się. Dokładnie, doświadczenie, przez doświadczenie. Tutaj cykl Kolba jak najbardziej wchodzi w grę. A teraz, kochani, już na deser, bo tak czuję, że już się zbliża czas końca naszego spotkania, chciałbym powiedzieć naszego końca, mam nadzieję, że naszego końca jeszcze nie, ale końca naszego spotkania. Chciałabym Wam przeczytać coś, czym myślę, że Was zaskoczy, mianowicie bajkę napisaną przez Leonardo da Vinci. To jest druga książka, jaką Wam tutaj ze sobą przyniosłam. Po prostu także dzieło sztuki, bo tam ta biografia jest wydana jak dzieło sztuki. Naprawdę na miarę mistrza, o którym ta książka traktuje. Pięknie, pięknie. Nawet to, że ma po prostu taką pozłacaną okładkę, to jest w ogóle cudownie jest tak nawet po prostu obcować z tą książką. Ale tutaj wydawnictwo Austeria wydało właśnie też w cudnej formie, w cudny sposób bajki Leonarda da Vinci. Ja, kochani, na tę książkę właśnie trafiłam przez biografię, to znaczy po prostu wygooglowałam sobie później właśnie bajki da Vinci. Nie wiedziałam, że on pisał takie teksty. Że tworzył takie teksty. Wstęp napisał Jarosław Mikołajewski, natomiast Wybór i Przekład Leopold Staw. To znaczy, kiedy ja właśnie przeczytałam, że Staw, to gdzieś mi tak coś zaświtało w głowie, że na studiach się tego uczyłam, że Staw się tym zajmował, ale jakoś po prostu chyba, nie wiem, po prostu, no brzydko mówiąc, olałam sprawę i nie dowiadywałam się więcej na ten temat. A żałuję, bo teksty naprawdę ciekawe. Nie każdy mnie tutaj ujął tak samo bardzo, ale wiecie, co też tutaj pokazuje Da Vinci i jego sposób nauki i sposób życia w ogóle powiedziałabym, że nie przejmował się tym, że niecodziennie tworzył dzieło sztuki, takie wiecie, nad którym byłyby i ochy i achy przez wszystkie epoki, ale on je po prostu tworzył każdego dnia i każdego dnia pracował. Po to, żeby właśnie kiedyś stworzyć tę Monalizę, o której będzie słychać jeszcze wiele wieków po jego śmierci. To była po prostu codzienna praca, taki pozytywizm, nie romantyzm, taka codzienna praca u podstaw i pracowanie na to, aby kiedyś stworzyć dzieło życia. I taka postawa nas, jako nauczycieli, czy w ogóle człowieka, ucznia, tego, żeby po prostu pokazywać, że cały czas trenujemy, bo któregoś dnia będzie test i od tych treningów będzie zależało, jak nam to ten test wyjdzie. Oczywiście nie myślę tutaj o teście jako o takim zewnętrznym egzaminie czy sprawdzianie jeszcze może typu ABC, to myślę, że wszyscy wiemy. I teraz bajka pod tytułem Kto się poniża, będzie wywyższony. Szczypta śniegu, przyczepiona do wierzchołka skały, umieszczonej na najwyższym szczycie ogromnej góry, skupiwszy w sobie wyobraźnię, zaczyna dumać i rzekła sobie: Czyż nie zasługuję na miano pysznej i dumnej, że odrobina śniegu umieściłam się na tak wysokim miejscu i czyż zdołam znieść, by takie mnóstwo śniegu, które stąd widzieć mogę, leżało niżej ode mnie? Zaprawdę,
Mała ilość moja nie zasługuje na tę wyżynę, gdyż mogę łatwo na dowód swej drobnej postaci doświadczyć tego, co słońce uczyniło wczoraj z moimi towarzyszami, których w niewielu godzinach stopiło. A stało się to, gdyż umieścili się wyżej, niż im przystało. Pragnę uniknąć gniewu słońca i zniżyć się i znaleźć miejsce odpowiednie mojej małości. I rzuciwszy się w dół, poczęła spadać i tocząc się z wysokiej skały, po innym śniegu, im niższych szukała miejsc, tym bardziej rosła w siłę. Rosła ilością tak, że skończywszy swój bieg, znalazła się na wzgórzu, nie mniejsza wielkością od wzgórza, które ją dźwigało. I ostatnia stopiona została tego roku przez słońce. To znaczy, że kto się poniża, wywyższą będzie. Na drugiej stronie taki dodatek o tym samym. Piłka śnieżna im niżej, staczając się, spadła z góry śnieżnej, tym bardziej pomnażała swoją wielkość. Myślę, że to będzie piękna metafora na koniec, podsumowująca właśnie postawę Leonarda, niekwestionowanego mistrza. Ja bym tutaj powiedziała, że nie tyle właśnie tego mistrza malarstwa, przez którego pryzmat ja go tylko postrzegałam, ale mistrza po prostu pokory nad codziennością, nad tym, ile jest wiedzy o świecie nieodkrytej, nie tylko takiej do czytania, ale takiej po prostu do doświadczania. I myślę, że takim akcentem zakończymy dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam, że tutaj byliście i wytrwaliście do końca, pomimo tego, że chyba niestety znowu kiepsko słychać. Ja już na poniedziałek, na nasze kolejne spotkanie, na które już teraz Was zapraszam, będę miała możliwość już skorzystania z, mam nadzieję, lepszego sprzętu i po prostu nie będzie tej sytuacji, jak dzisiaj z tym mikrofonem, że po prostu nam to siądzie. I to będzie spotkanie z okazji dnia dziecka, właśnie tego nie we wtorek, a w poniedziałek. I to będzie spotkanie dedykowane temu, w jaki sposób możemy uwalniać potencjał dzieci, i naszych prywatnych, i naszych szkolnych. Zaprezentuję Wam wtedy, Anitka kochana, napisała, że słuchać fantastycznie, dzięki Ci. I zaprezentuję Wam książkę, ale zaprezentuję Wam także pewną niespodziankę. Niespodziankę, która będzie, no, mam nadzieję, że dla Was wyjątkowa. Ja właśnie szykuję z tej okazji dla osób, które chciałyby dołączyć do Fit Polskiego i dla rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dzieci, ponieważ, no, jak wiecie, ja prowadzę teraz dwie grupy i nas. Moment obecny jest niemożliwe, żeby do nas dołączyć, dlatego że już wchodzimy teraz na kolejny poziom kursu i no, bez wiedzy poprzedniej po prostu trudno byłoby i bez kilku umiejętności trudno byłoby wskoczyć na poziom obecny. A wiem, że są osoby, które chciałyby do nas dołączyć i będzie taka możliwość bardzo wyjątkowa, bo zbliżają się wakacje i przez wakacje powstanie taki. Będzie po prostu prowadzony taki kurs, dzięki któremu będzie można po prostu dołączyć do nas później. I od września już się spotykać z moją także obecnymi grupami, bo mamy dwie grupy. Ale też można będzie skorzystać po prostu z tego kursu, tylko i wyłącznie z tego wakacyjnego, i on też bardzo wiele da. Ja już na to się nie mogę doczekać, bo to będzie naprawdę coś wyjątkowego. Mam nadzieję, że to będzie też dla Was taki fajny pomysł na prezent, czy dla swojego dziecka, czy po prostu do polecenia dla komuś, takiego no, innego niż wszystko. Natomiast właśnie tego dnia, w poniedziałek, jak się domyślacie, będzie najlepsza opcja, aby do tego dołączyć. To znaczy, no. Opcja po prostu finansowa, to znaczy będzie wtedy największa promocja, bo aż 50%.
Także warto będzie być, ale to będzie wiadomo, to będzie jako dodatek informacyjny do całego spotkania, bo dla nas najważniejsze będzie spotkanie z książką i z narzędziami, które można będzie wdrożyć już po prostu tu i teraz, wysłuchując tylko naszego spotkania z książką. Ja Wam, kochani, bardzo dziękuję jeszcze raz dzisiaj. Tutaj Wam, o, przejdę się jeszcze z Wami na sam koniec, żeby pokazać Wam tutaj naszych towarzyszy kochanych, no, które przyznacie, że były świetnym akompaniamentem do całego spotkania. A powiem Wam jeszcze, że to miejsce też wybrałam jeszcze z jednego powodu, ponieważ Leonardo wciąż podkreślał, jak ważne dla niego było tworzenie na wsi. Na wsi, wśród natury, z dala od ludzi, z dala od różnych dystraktorów. I dlatego właśnie warto taką swoją przestrzeń, taki swój spokój odnajdywać. Ja wczoraj na inspiracjach dla szkoły, właśnie z okazji Filiżanki Środowej, pokazałam Wam to miejsce moje ukochane i też właśnie zadałam Wam takie pytanie, czy macie takie swoje ulubione miejsce na Ziemi? Tu nie chodzi mi o jakieś Teneryfy i inne zjawiska, na których jesteśmy raz czy tam kilka razy w życiu, ale takie swoje ukochane w swojej codziennej przestrzeni, które czasami po prostu dla nas jest tak oklepane i oczywiste, że nie doceniamy jego piękna i tego, ile niesie dla nas ze sobą. No, i to jest właśnie to moje miejsce, do którego Was zabieram. W poniedziałek zabiorę Was troszkę w inny punkt naszego lotniska, tutaj pod górami, żeby było trochę inaczej. I czekam na Was już w poniedziałek o 7 rano. Dzisiaj Wam życzę cudownego dnia. Odsyłam Was także jeszcze na fanpage Fit Edukacji, na którym właśnie wczoraj, z okazji środy, bo tam mamy w środę Fit Narzędzie, podzieliłam się z Wami taką grą o potencjał, którą możecie nabyć bezpłatnie w zamian za podzielenie się ze mną swoim adresem mailowym. Ja wtedy na Wasz adres wysyłam po prostu PDF-a z całą grą, którą można wykorzystać w różny sposób, tak prywatnie, ale też zawodowo. Myślę, że to będzie też coś fajnego właśnie z okazji Dnia Dziecka. Cudownego dnia, kochani, Wam życzę i do zobaczenia znowu na live w lesie w poniedziałek. Trzymajcie się. Możecie się też podzielić w komentarzach pod tym live'em, czy taki właśnie temat twórczości Da Vinci Was interesuje? Czy chcielibyście może jeszcze chociaż jedno spotkanie poświęcone właśnie takim różnym ciekawostkom z tej biografii? Dajcie mi znać, tak żebym po prostu nie tworzyła tutaj czegoś tylko tak dla siebie, bo ja sobie ją i tak będę dalej czytać, ale jestem ciekawa, czy chcielibyście mi w tym towarzyszyć. Do zobaczenia!